Mówili, że po Wigilii będę gruby. Kłamali, ale będę jeszcze grubszy. Hej, witajcie, tutaj Nexus. To jest kolejny odcinek Nexus Daily. Witam was w dzisiejszej waszej, twojej dawce codziennego World of Warcraft i mnie. Wróciliśmy po świętach. O mój Boże, ileżem kilometrów, ileżem kilogramów żarcia się najadł, kilometrów przejechał i w ogóle, no dziś oczywiście wam o wszystkim tym opowiem. No i dziś sobie oczywiście coś tam porobimy. Zaplanowałem na dzisiaj zrobić sobie troszeczkę archeologii, z tego względu, że zauważyłem, iż tutaj mamy archeologię Arakoa i tutaj mam do zrobienia Breaker of Terok, czyli jakąś tutaj, tak po obrazku widzę, że to jest chyba jakaś taka, nie wiem, wiecie, buława, czy też młot jakiś, czy coś w tym stylu. Brakuje mi paru tak naprawdę tutaj fragmentów, dlatego postanowiłem sobie, że kurde, chyba sobie to zrobimy, zobaczymy. Z reguły te przedmioty, które są z archeologii, są całkiem ciekawe, można je rozsyłać na różne postacie, jeżeli mamy oczywiście taką chęć. Natomiast najpierw chciałem sobie tutaj przejść się na Witolda i zobaczyć, czy mi się sprzedały aukcje i tam parę rzeczy jeszcze sobie sprawdzić, więc uwaga, zrobimy magiczne klaśnięcie, które ostatnio nabrało nowych zdolności. Klaśnięcie wcześniej przenosiło mnie tylko w przestrzeni, a teraz przenosi mnie w przestrzeni i czasie, więc uwaga, klaśnięcie. Okej, okay, gdzie jesteśmy? No nie, to nie jest Witold, goddammit! Okej, okay, przeniosło mnie do Jade Forest, no nie wierzę. No dobra, próba kolejna, uwaga. Okej, okay. Chyba znowu się nie udało. Kurde no, muszę się teraz skupić, god damn it. Jesteśmy na moim rogu, dobra, dobra, jeszcze raz, uda nam się. Uwaga. Jest, okej, okay, udało się w końcu, god damn it. Mówiłem, te ręce są coś zepsute, kurde, trzeba coś z nimi oczywiście zrobić. No dobra, czy coś tu mi się sprzedało? No najwyraźniej coś tutaj, o, coś tutaj przeszło, o kurcze, i to nawet całkiem sporo. Posprzedawałem Primordial Saronite, które gdzieś tam mi poleciały, oraz Runet Orby. I tu jest dowód na to, że słuchajcie ludzie, nie sprzedawajcie jakichś takich krapów, z tego względu, że zarobiłem 632 golda tylko dlatego, że gdzieś tam mi się walały te stare materiały i postanowiłem je sprzedać, więc zobaczcie, że udało mi się troszeczkę golda na tym zarobić, na starych materiałach, naprawdę. Mam tutaj Primordial Saronite, które u mnie poszły po 100 golda za każdy i teraz zobaczcie, że nawet cena wzrosła. Jedna sztuka jest za 140 sztuk złota. Więc całkiem dobrze, całkiem dobrze. Jak widać, zarabiamy. To mówię, nie sprzedawajcie czasem do wendorów tych przedmiotów. Jeżeli macie czas, to poświęćcie naprawdę chwilkę. Wraz z tymi addonami możecie sobie spokojnie tutaj powystawiać te przedmioty. Ja jeszcze muszę jedną rzecz sprawdzić, bo Ja gdzieś tutaj miałem pełno właśnie jakichś takich materiałów starszych. Tu gdzieś mi się powinien otworzyć plecak, zobacz, coś tu mamy. Nie, tu mamy hierlumy wraz z jakimiś przedmiotami do transmogryfikacji. Hierlumy. Jakieś ładne przedmioty i te sprawy, więc tutaj nic nie mam do sprzedania. Choć chciałbym zerknąć jeszcze w jedno miejsce, tu choinki, wszystko ładnie, ładnie to wygląda. No dobra, tu są jeszcze właśnie te starsze materiały, ale wątpię, żeby to tutaj mi jakoś gdzieś zeszło, jeśli mam być szczery. Więc na razie nie będziemy tutaj nic kombinować. No dobra, słuchajcie, w takim razie sobie tutaj klaśniemy i mam nadzieję, że wrócę do Nexusa. Uwaga, skok i wracamy. Okej. Okej, dobra, trafiliśmy, tym razem nam się udało znowu. Te klaśnięcie naprawdę jest magiczne. No dobra, tak jak zapowiedziałem, sobie porobimy troszeczkę archeologii. Natomiast zauważyłem, że na mapie tutaj w ogóle nie mam żadnych związanych właśnie z Arakoa, czyli z tymi ptakami tutaj. Dlatego też będę musiał dokończyć te, które gdzieś tutaj są i dopiero później może nam się pojawić właśnie archeologia związana z tymi, kurde, przeklętymi ptokami, więc tutaj nie ma co mi trężyć. Lecimy i zaraz zobaczymy, co nam się uda, ile fragmentów nam się uda zdobyć. Te fragmenty także fajnie, bo one lecą z wykopalisk, znaczy z naszej kopalni w naszej warowni. To jest całkiem spoko, z tych takich wózeczków na większym poziomie. Te wózeczki chyba zaczynają się od drugiego poziomu, ile dobrze mi się tam wydaje. Choć mogę się mylić, ale chyba od dwóch. W każdym bądź razie święta minęły, oczywiście teraz będą rozmowy na temat święta, kurczę, ja powiem wam, że
Święta bardzo fajnie mi minęły. Dziękuję oczywiście wszystkim za te życzenia, które nadsyłaliście na Facebooka. Oczywiście, jeżeli nadal nie jesteście gdzieś tam na Facebooku, to możecie wejść na Facebooka, on jest w opisie filmu, dać lajka i tam zawsze pojawiają się bardzo fajne, cenne informacje. Czasami dowiadujecie się niektórych rzeczy wcześniej i te sprawy, więc bardzo polecam. Tak, chamska reklama samego siebie. Ciekawe, tak, reklama samego siebie, czy to jest dozwolone? Ja wiem, że ludzie się wkurzają, jak się reklamuje ktoś na przykład gdzieś tam, ale sam siebie reklamować, sam swoje rzeczy, to chyba nie jest złe, co? Tak mi się wydaje. Choć co ja się znam. Więc chamska reklama, tak. Tam już praktycznie dobijamy do 10 tysięcy lajków, tam jest 8 coś chyba, 8 coś. Więc bardzo fajnie by było, kurde, jakbyśmy gdzieś tam dowalili z tymi lajkami. No dobra, w każdym bądź razie ja tam w ogóle na święta jechałem do swojej rodziny. Marta pojechała do swojej rodziny. Ja musiałem jechać pod Szczecin z Gorzowa, czyli tam jest trochę tych kilometrów, więc musiałem jechać z jednej strony, później do Olsztyna, później z Olsztyna z powrotem. I tych kilometrów się koło 1000 zrobiło nagle. Więc jestem taki zmęczony i jeszcze wiecie, ostatnimi czasy też trzeba gdzieś tam pojechać. Pomimo, że święta się skończyły, to jeszcze trzeba parę rzeczy załatwić, a jeszcze niedługo zaczyna się Sylwester. Jak tam w ogóle plany u was na Sylwestra? Ktoś coś ma, jakąś fajną imprezę? Gdzieś warto wpaść? Ja akurat, mieliśmy, akurat w tym roku nam się nie udało, jeżeli chodzi o naszą ekipę Jarok, bo jestem jej częścią i bardzo mi dobrze z tym. No niestety w tym roku się nie ogarnęliśmy i nie mieliśmy Sylwestra, znaczy nic tam nie zrobiliśmy razem na Sylwestra. Dlatego każdy troszeczkę samemu musiał sobie coś tam organizować i była jedna impreza u Mateusza MKRR-a, możecie oczywiście kojarzyć. Było coś tam u niego, natomiast ja tak, wiecie, po przejeżdżeniu tych kilometrów stwierdziłem, że raz mi się na Śląsk trochę nie chce jechać. Dwa, że nie każdy gdzieś tam może, nie każdy chce, ktoś tam może ma inne plany i w ostateczności wyszło, że każdy sam sobie gdzieś tam coś będzie robił. No i ostatecznie wyszło na to, że ja z Martą prawdopodobnie będziemy jechać do Poznania. Do tego, kurde, rozkopanego miasta. Poznań, rozkopane miasto. Odkąd pamiętam, to kurde jest rozkopane. Natomiast właśnie tam będę chciał gdzieś tam z Martą spędzić. Tam pojedziemy chyba do Kamila, CTSG. Zobaczymy jak to będzie. No ale plany jakieś tam są, to jest chyba ważne. Choć nie wiem dlaczego, ale ludzie jakoś strasznie tak napierają, że trzeba jednak tego Sylwestra. Musi być Sylwester, jak ty stary, nie możesz na jakąś imprezę wpaść. Tak jakoś się przyjęło, że ci, którzy na przykład, nie wiem, gdzieś tam w domu spędzają tego Sylwestra, są słabi czy coś. No nie wiem, no znaczy fakt faktem, że jeżeli na przykład w tym roku nie miałbym gdzie pojechać, no to teoretycznie bym tak, no nie wiem, tak jakoś się, może nie, że źle czuł, natomiast jakoś tak byłoby dziwnie, bo to byłby pierwszy Sylwester, który spędzam w domu. Choć kto wie, może też jest fajnie, wiecie, gdzieś tam razem sobie posiedzieć, tam w telewizji lecą programy różnego rodzaju, wiecie, te rozrywkowe i tam różne jakieś kabarety są, później są koncerty. Więc kto wie, może byłoby fajnie. Choć wiecie co, jakoś tak z drugiej strony nie chcę testować tego. Nie chcę być forever alone, next forever alone, został kurde w domu i nic nie zrobił. Więc nie, jednak wolę gdzieś tam pojechać. No dobra, zobaczmy co my tutaj możemy. Frostwolf Clan, jakiś common rzecz. Przede wszystkim fajne są tutaj to, o kurczę, Draenor Archaeologist. A, wbiłem 700 tego, 700 archeologii, jak miło. Fajne, że tutaj z tej archeologii tutaj czasem dostajemy przedmioty, quest itemy, bo tutaj akurat możemy to przerobić na takie krateczki, znaczy na takie krateczki, takie pudełeczka, które wymieniamy sobie na parę innych fragmentów. Natomiast możemy też dostać przedmiot questowy, który oddajemy w naszej warowni. W naszej warowni na trzecim poziomie w ratuszu pojawia się takie trzeci pokój, znaczy kolejny pokój, w którym właśnie będą pojawiać się przedmioty z archeologii. Będziemy mogli tam odkładać. Ja już tam parę rzeczy mam, jakąś statuetkę, jakieś tam inne parę rzeczy mam. Więc to fajnie wygląda, wiecie, taki pokój trofeów. Fajnie jakby na przykład tam też trafiały przedmioty z achievementów. Nie wiem, jeżeli zrobiliśmy tego Sulfuras, tak jak on się tam nazywa, ten młot z Ragnarosa, no to na przykład on gdzieś tam się pojawia na takim, wiecie, na takiej wieszaku z bronią.
To byłoby całkiem ciekawe. Natomiast oczywiście pokażę wam, postaram się pokazać wam, jak to mniej więcej wygląda. No dobra, wiecie co? Ja tutaj, bo tu mam kawałek do przejechania. Ja sobie, wiecie co, chyba zrobię, spróbuję klaśnięcie zrobić. Mam nadzieję, że się uda. Uwaga! Okej, dobra, jesteśmy. Bardzo dobrze. Mróz się zrobił i tak teraz marznę, kurczę, jak wychodzę z psami, to powiem wam, że jest masakra, ale dobrze, że ta zima w końcu przyszła. Ja tam jednak się cieszę, jestem jednym z tych, którzy zawsze gdzieś tam cieszą się na przyjście zimy. A tak zapowiadali, nie, zimy nie będzie w ogóle, zero śniegu będzie. I wyszło jednak, że kurde, te prognozy pogody się nie sprawdziły, bo właśnie ja tak miałem, że gdy wyjeżdżałem z Dobra Nowogardzka, tak się nazywa ta miejscowość od rodziny, gdy wyjeżdżałem jadąc do Olsztyna, było tak całkiem, może powiedziałbym, może nie, że ciepło, natomiast było tam oczywiście parę stopni na plusie, co oznaczało, że wiecie, jakoś tak nie kuło w tą twarz i nie było aż tak zimno. Więc sobie jechałem spokojnie i w połowie drogi, 200 km, gdzieś tak w połowie drogi, coś koło tego, nagle śnieżyca, po prostu BUM, walnięcie takie, ja na Facebooka wkładałem zdjęcia, możecie oczywiście tam sprawdzić. I nagle wiecie, jadąc sobie ładnie po drodze, słoneczko świeci, nagle BUM, śnieżyca, kurde, i tylko są takie dwa tory, dwie takie, wiecie, dwa szlaki przez opony zrobione. Ludzie jadą wolno i mówię, no wszędzie biało, aż miło było. No i tak do dzisiaj się utrzymało całkiem w porządku. Choć zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że też w ferie coś tam będzie się działo. Może sobie gdzieś pojadę na nartach, na narty albo na snowboard. Już o tym w sumie opowiadałem, bardzo chętnie bym pojechał. Kurczę, to mamy jakąś tam jeszcze do wykopania. True Iron Deposit. Ostatnio też tak zacząłem mniej troszeczkę zbierać tych wszystkich skałek, które tu się pojawiają, z tego względu, że po prostu mam ich tyle, że mi się czasem po prostu w dniu nie chce nawet schodzić do mojej kopalni, którą mam w warowni. Mam po prostu tych materiałów masę, choć zaczynam ostatnio levelować troszeczkę moich altów. Myślę, że w kolejnych odcinkach również troszeczkę sobie gdzieś tam poleweluję. Musimy ruszyć w ogóle z wieloma seriami. O mój Boże! Ja po prostu jestem teraz jestem przytłoczony, jeżeli muszę sobie cały czas jakiś plan ułożyć działania, z tego względu, że narobiło mi się tyle pomysłów filmów, że ja po prostu, wiecie jak to jest, jest tyle pomysłów i nadal jest nic po prostu, bo nie można się zebrać do kupy i zrobić coś konkretnego. Więc będę musiał jakiś plan działania, kurde, sobie zrobić, żeby ze wszystkim się wyrobić. I niekoniecznie chodzi mi tutaj, że na przykład, o, w ten dzień to, no Nexus Daily będzie się oczywiście pojawiać. Więc to jest wasza dzienna dawka, z wyjątkiem, czekajcie, co, gdzie on jest? Holy shit, zgubiłem! A nie, tu jest. Jak schowany, o mój Boże, jak zbunkrowany, nieźle. Nexus Daily oczywiście będzie się pojawiać, bo to jest dzienna dawka oczywiście, z wyjątkiem tamtych sobót i niedziel. Oczywiście chodzi tu o weekend, no chyba, że będziecie bardzo ładnie przez ten tydzień gdzieś tam łapkować te filmy, to wtedy mnie zmotywujecie, żeby coś nagrać. Choć bardziej w sobotę, niedzielę wolałbym wypoczywać albo coś tam innego robić, choć wiecie, no od czego można odpoczywać. No mówię, ostatnio mi się tyle filmów narobiło, że zaraz będę musiał zacząć, kurde, znowu nagrywać jakieś rzeczy, jeszcze tam, wiecie, psują się komputery, psuje się wszystko. Gdzieś tam w jednym z Nexus Daily mówiłem o tym. Zamówiłem sobie router, on do mnie przyszedł, jeżeli ktoś jest ciekawy, na Facebooku pisałem. I to jest ten router, o ten tutaj, gnojek, to jest sprzęt Asusa, ja nie chcę nikogo czerniać, ja naprawdę nie jestem fanem gdzieś tam oczerniania jakichś firm, nie wiem, powiedzenia, o, ta firma jest taka i taka. Natomiast ja mówię otwarcie po prostu o sprzęcie, które ja gdzieś tam dostaję. No, nie będę się krył, że jeżeli coś mi nie działa i się pieprzy, to nie będę, wiecie, tam udawał, wiecie, cieszącego się klienta, który kupił bardzo dobrze działający sprzęt, skoro on nie działa, tak? Więc nie działa ten router, on straszne problemy tam są, już nawet nie chcę mi się opowiadać, bo ja już dzisiaj wypełniłem protokół. I będę to dziadostwo odsyłał, choć pamiętajcie, że to jest mój przypadek i to w moim przypadku tak się stało i niekoniecznie w waszym się tak stanie, więc nie sugerujcie się, choć słyszałem dużo opinii, że na przykład sprzęt Asusa gdzieś tam nie do końca działa jak powinien, choć ja naprawdę, ja zawsze jestem taki, pomimo tego, że mówi mi nie kupuj tego, nie kupuj, kupiłem, sprawdziłem, rzeczywiście nie działa, okej, spoko. I tyle, wolę sprawdzić na własnej skórze, a wiedziałem, że jeżeli coś się z nim stanie, to najwyżej go zwrócę czy coś.
Więc ja go jakoś będę musiał teraz znowu poszukać troszeczkę routera. No to jest najgorsze, co się dzieje z tym sprzętem. Ale jakoś idzie, jakoś idzie. Dobra, czekajcie. Czy my tutaj, dobra, wiecie co? Ja sobie jeszcze troszeczkę tej archeologii porobię poza tutaj ekranem. Natomiast przeniesiemy się jeszcze w jedno miejsce, jako że chciałbym otworzyć prezenty. Ja już otworzyłem te prezenty, które znalazły się pod choinką 24 grudnia. Natomiast mam jeszcze parę postaci, gdzie mogę te prezenty otworzyć, a tam są cztery różne prezenty, które można zdobyć, więc przejdźmy się na jedną z postaci, uwaga! Dobra. I musimy teraz przejść się do Ironforge, z tego względu, że tam właśnie nie Mikołaj, tylko Dziadek Mróz. Dziadek Mróz to jest Father Winter, Winter Father chyba, czy coś takiego. To jest Dziadek Mróz, ja nie wiem, to jest jakaś różnica? Dziadek Mróz a Mikołaj? Mikołaj to jest chyba tak bardziej religijnie, co? Czy jak? Choć nie znam, może pewnie ktoś gdzieś tam się zna, choć rzeczywiście są tam takie stwierdzenia. Święty Mikołaj i Dziadek Mróz, niby to samo, bo i to gdzieś tam daje prezenty, chyba. Choć kto wie, no jak ktoś chce się rozpisać, napisać, oczywiście może to zrobić. No ale tutaj będą czekały na nas prezenty, o tak, dużo prezencików jest. Świetny transmog tutaj ma ta elfka, bardzo mi się podoba. Jeżeli miałbym na przykład jakiegoś priesta, zwłaszcza tutaj takiego właśnie elfkę, to chciałbym, żeby tutaj właśnie taki set był zastosowany. Jest genialny, po prostu świetnie wygląda, tier 8,5, o ile dobrze pamiętam. Jakie w ogóle śmieszne te były, nie? Śmieszne oznaczenia. Tier 7, tier 7,5, tier 4 pierwiastki z 2. O mój Boże. No dobra, otworzymy. I w tych prezentach znajduje się znaczy, są cztery wariacje prezentów, więc warto, jeżeli macie na przykład parę postaci, przejść się tutaj. Nawet nisko levelowych, nie muszą być na max levele. I tutaj w tych prezentach znajdują się takie pufki. Tutaj o. Nie, to jest Trashin. Zaraz zobaczymy, czy ja dostałem tą pufkę. Nie dostałem pufki. A nie, dostałem. Nie, nie dostałem? What? Czemu nie dostałem? Czy ja coś tu... Nie dostałem? Naprawdę? O kurczę. No dobra, to czekajcie, to pokażę wam tutaj. W takim razie. Gdzie to jest? Ja już tutaj parę zdobyłem. Ja się przelogowuję z postaci na postać, żeby po prostu sobie poszukać. Ja zainstalowałem w ogóle jakieś addona chyba. I on tutaj coś mi tutaj... O, oj. On mi coś tutaj pokazuje. Tu mogę filtrować sobie chyba collected, not collected, o, możemy sobie wyłączyć, żeby tylko pokazywało mi te, które zdobyłem sobie. I tutaj będzie, zaraz wam powiem, gdzie to będzie, takie pufki, o jest, jedna tutaj jest, Pineapple Lodge, o, zobaczcie, tutaj mamy taką podusię i możemy sobie na niej usiąść, możemy sobie ją, wiecie, wystawić gdzie chcemy. Mam właśnie taką wariację, czyli taką czerwoną pufkę, tu sobie wyłączmy ten inwentory, bo nam nie jest potrzebny. Mam jeszcze Safari tutaj, takie, widzicie, taką w panterkę podusię. I jeszcze jedną chyba gdzieś tutaj mam, jak to się w ogóle nazywa, to ja może sprawdzę. Longu, tak? Czy jak to się nazywa? Nawet nie wiem, jak te podusie się nazywają, kurczę. Tu mamy jedną, sprawdzimy. Nie? Jak to nie? Jak to się nazywa? Kuźde mać. Come on. A właśnie, jest tutaj, dobra. Widzicie, mam jeszcze dwa, mam jeszcze Fuzzy Green i Zebra, więc muszę jeszcze dwie te zdobyć. No dobra, w każdym razie to było na tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek Nexus Daily. Mam nadzieję, że wam się podobało, oczywiście subskrybujcie ten kanał, możecie wejść na kanał live, który zaraz tutaj się gdzieś pojawi. Oceniajcie filmy i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Jeżeli ominęliście jakiś odcinek, oczywiście odsyłam was do playlisty Nexus Daily, więc trzymajcie się i do zobaczenia, cześć! I teraz wchodzimy, jest ze mną Porky Dorky Gihara, co to za nazwy są jakieś dupy? Stary, jest Gihara, jestem szamanem, okej? Porky Dorky to ma inna postać. Okej. Okay. Ten dungeon jest długi, nie? Nie. Strasznie długi jest. Jest fajny, jest bardzo całkiem lubię. Spoko, to jest zamek. To jest zamek, naruciak. To jest zamek? Okej, teraz jest jednak. To jest zamek. To jest zamek. I wiesz co, i powiem ci, że tutaj się ten, to są wilki. Tu są. Mamy najfajniejszego depcza na świecie. Tak zwane Wargeny. To się nazywa Wargeny. Ale ty jesteś przystojny. A nie, to nie ty. Dobra, nieważne. Chodźcie tu, bo nie, tym razem nie. Tam nie. Ja pamiętam, gdzie się to szło. Tu się A ty jesteś seksjelką, okay. Stary. Jestem zajęty.